To nas dotyczy, proszę Państwa. Dotyczy naszego otoczenia. Dotyczy każdego Polaka, każdego mieszkańca, każdej gminy. Wojewoda, premier będzie miał więcej do powiedzenia niż my wszyscy. My nic nie będziemy mieli za chwilę do gadania, bo jednym ruchem będzie można odwołać nawet najbardziej zaufanego samorządowca, który dostał 80% poparcia. Projekt zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych budzi wielkie emocje wśród samorządowców. Przyjęta 8 czerwca nowelizacja daje bowiem Regionalnej Izbie Obrachunkowej, będącej organem pełniącym nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, nowe kompetencje. RIO będą mogły m.in. kontrolować gospodarkę finansową samorządów, już nie tylko pod względem legalności, ale także gospodarności, rzetelności i celowości decyzji organów samorządowych, co zdaniem opozycji może stać się batem na samorządowców spoza PiS-u, ze względu na dowolność interpretacji tych zapisów. Do tego wprowadzono także zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Ci od teraz będą powoływani przy premierze, a nie zaś jak do tej pory w ramach konkretnej izby.